Widzę, że zmodyfikowałeś robota. Dałeś mi zestaw do wypróbowania. Zmieniłem parę rzeczy. Po pierwsze, w zestawie brakowało patyczka od lodów. Poszukałem trochę w swoich rzeczach i znalazłem płytki drukowane. Odciąłem to i... super, trzeba kombinować. Szukając czegoś na miejsce patyczka, znalazłem zaciski idealne do baterii. Świetnie, nie trzeba się martwić, że rozleje się klej. Po prostu wciskasz baterię. Wyskakuje, tak. Odpinasz ją i wpinam z powrotem. Dobrze się złożyło, bo w domu miałem tylko wyczerpane baterie. Po co takie przyklejać? Teraz wymiana będzie łatwiejsza. Widzę, że nie ma spinacza. To było niezamierzone. Spinacz redukuje chybotanie. Widać, że robot się chwieje. Ale jeśli wysuniemy trochę baterię, uzyskamy ten sam efekt. Już się tak nie kołysze. Wystarczy dopasować, wyważyć robota. Świetnie. Zobaczymy, jak jeździ? Tak, mam program do obrotu. I już wiruje. Ładnie. W obie strony. Podoba mi się. Niezły pomysł z tymi bateriami. Trzeba chwycić w odpowiednim momencie. Mam. Naprawdę super. Teraz można łatwiej udoskonalić robota, wymieniać elementy. Nie trzeba odskrobywać kleju i znów przyklejać baterii. Zaciski stały się elementem korpusu. Podoba mi się też pomysł z płytką. Może być cokolwiek, byle o stałej grubości? Tak, oby sztywne. W ręce wpadła mi akurat płytka. Zauważyłem coś jeszcze. Nakrętki są odsunięte od silniczka. Dlaczego tak zrobiłeś? Nie pokazałeś tego w filmie, ale składając robota, tu dobrze widać, że kółko jest odsunięte. Jeśli spojrzymy na oś, masz dodatkowy silniczek? Poszukam. Oś zwęża się ku końcowi, dlatego wolałem nie dociskać nakrętki. Widać, że to jest szorstkie? Dlatego właśnie odsunąłem kółko. Tutaj tarcie między osią a nakrętką jest większe. Nie trzeba się więc martwić, że kółko się ześlizgnie lub obluzuje. Super, świetnie to wygląda. Jest w porządku. Dzięki, że mogłem być królikiem doświadczalnym.